Cześć, Twardy z tej strony, ze stowarzyszenia RetroComp. Dzisiaj, 4 czerwca 2016, gościmy w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Gdańsku, gdzie z okazji Nocy Bibliotek przyjechaliśmy ze swoim sprzętem. Pokazujemy, jak kiedyś wyglądały komputery. Osoby, które przyszły na Noc Bibliotek, mogą sobie skorzystać z gier, ze sprzętu. Pokrótce pokażemy, co ze sobą przywieźliśmy. Tutaj przywiozłem ze sobą ciekawy komputer, jest to Philips VG8235, komputer w standardzie MSX2. Dosyć niepopularny sprzęt w Polsce, ale bardzo ciekawy, o bardzo dużych możliwościach graficznych i dźwiękowych porównywalnych z Atari ST. Mimo to, że jest to sprzęt tylko 8-bitowy, właśnie tutaj ładuje się demko. Jeżeli Marcin pozwoli, to nawet jakiś fragment tego demka widzowie zobaczą. Pięknie obracają się wektorki. Sprzęt jest odratowany ze szrota, był w tragicznym stanie. Zawierał w sobie poza krzemem i plastikiem bardzo dużo błota i trawy wewnątrz, więc trochę roboty z tym było. Obok mamy Nintendo 64, konsolę z lat 90. No i właśnie jedna z gier z Mario w roli głównej, tym razem wyścigi. Yeah. Obok wyłączona w tej chwili 16-bitowa Sega. A tutaj chłopacy grają na Amidze 600 w Disposable Heroes. Jak widać, gra święci triumfy. Mimo tego, że ma 20 lat. Tutaj komputer SVI Spectra Video, także komputer standardu MSX, tylko jest to standard MSX1, więc trochę starszy sprzęt niż ten, co pokazywaliśmy na początku. No i dalej mocno przerobiona Amiga 600 z nieśmiertelnym Lotusem. Pan, rozumiem, w młodości w Lotusa grywał? Dokładnie tak, tak jak widać. Nawet nieźle panu idzie. Dalej Macintosh SE, ciekawy sprzęt dla fanów Steve'a Jobsa. No, bardzo atrakcyjna dwukolorowa grafika, jednoprzyciskowa myszka, no ale nie chodzi o to, chodzi o historię. O, a tutaj mamy Jolka i jego Atari 800, może pan coś powie o swoim komputerze? Stoi? To jest pierwsze takie poważne 8-bitowe Atari, protoplasta całej serii XL i XE. Jeszcze tutaj, jak widać, nie ma tego oznaczenia, że to jest XL i XE. W oryginale 64 kilo, właściwie chyba 48 kilo pamięci, ale rozbudowywalne. Ten jest troszeczkę zmodyfikowany o taki układ incognito, także można w pełni emulować nowsze te komputery na nim. I masz też rozszerzoną pamięć, dodany dysk twardy na karcie Compact Flash. Także jest w zasadzie zgodny z całą resztą 8-bitowych Atari w tej chwili. A pytanie tylko, ile węgla bierze? Węgla nie bierze, ale na gumowcach chodzi. Dobra. No, tutaj widzimy historyczny laptop marki Commodore. Jest to niestety PC. Commodore nie wyprodukowało niestety amigowych laptopów, ale dobre i to. PC standardu AT, czyli procesor 80286, taktowany zegarem 12,5 MHz. Ekran monochromatyczny i jak widać, albo i nie widać, jest na nim Prince of Persia, aczkolwiek bardzo smuży. No i doszliśmy do Amigi 2000 z Mortal Kombatem, nieśmiertelną bijatyką. Tak, i to jest dosyć rozbudowana Amiga 2000, bo ma procesor 68060, kartę graficzną
CyberVision 64 3D, dwa dyski twarde Ultra SCSI, no więc całkiem konkretna maszyna. I też na pewno perła w kolekcji naszego kolegi Marcina, który tutaj dzielnie kameruje dla Państwa. No cóż, Maczek też z połowy lat 80. Występował w dwóch wersjach, albo właśnie z dwoma napędami dyskietek, które tutaj widać, albo z dyskiem twardym i napędem dyskietek. Zresztą modyfikacja do dysku twardego SCSI 50-pinowego jest nadal możliwa. Ten egzemplarz otrzymałem od kolegi z Warszawy i podczas jego czyszczenia okazało się, że jak najbardziej jest to prawda, że są wytłoczone podpisy zarówno Steve'a Jobsa, jak i Woźniaka na obudowie wewnętrznej, w zasadzie ekranie metalicznym. No jeszcze tam chyba dwóch twórców, już w tej chwili nie pamiętam. Sprzęt jest oparty o procesor, o dziwo, Motorola 68000, taki sam jak w Amidze 500. Wydawałoby się, że powinien mieć troszeczkę lepsze osiągi. Być może na procesorze ma lepsze osiągi, ale brakuje mu układów specjalizowanych, tak jak w Amidze. W związku z tym mamy ekran monochromatyczny. Sprzęt jest w zasadzie typowym biurowym sprzętem, ale posiada również troszeczkę ciekawych gier. Jedną można sobie tutaj zobaczyć, to bardziej jedna z bardziej takich prostych gier, ale no wciągająca. Reminiscencja Missile Command. No i cóż, bo można więcej powiedzieć o sprzęcie. No sprzęt nie do zdarcia, będzie działać jeszcze kolejne 30 lat. Jest niesamowicie odporny, bardzo dobrze zrobiony. No jakość tego sprzętu w porównaniu do dzisiejszych, nawet najdroższych laptopów, to jest po prostu no wręcz legendarna. Laptopy swoją jakością nie mają podjazdu. No nawet obecny sprzęt Apple'a uważam, że jest troszeczkę gorszej jakości niż wtedy produkowany. No i cóż można więcej powiedzieć? To chyba wszystko.